Darkness twisting me around. There is nothing I can do. Cześć, siema, z tej strony Suert, no i gramy dalej w The Evil Within. Tutaj zaczynamy, gdzie skończyliśmy sobie poprzedni odcinek. No mamy pomieszczenia, masę pomieszczeń do przeszukania. Zaczniemy sobie od tych tutaj za jadalnią. Tam ktoś za nimi jest, to na bank, za tymi drzwiami. Dobra, to co mogę zrobić, to tak, na pewno się schylić. Wziąć butelczynę. Czy jestem w stanie coś tu jeszcze zrobić? Widzę bombę. Też niedobrze. Najpierw przydałoby się ją rozbroić. Udało się. Już mnie któryś zobaczył, gnój. Shit. Ach. Gdzie on jest? Nie, tak mu nic nie zrobię. Muszę go w głowę trafić. Trzeba wyciągnąć rewolwer i tyle. Zabiorę mu tą siekierę. Zaraz mnie reszta usłyszy. Ma dziewiaków. Tej siekiery nie widzę. Idzie gościu z nożem. Pierdziele, chciałem to podpalić. Leż, gnoju. Jeszcze jeden. Ten ma, kurde, siekierę. Teraz to mi na dupę ta siekiera. Jeszcze ktoś jest. Dobra, trzeba się uleczyć, nie ma co tutaj naciągać. Kurde blade, no. Dobra, nie, nie ma nikogo. Ten to chyba już by się dawno obudził. Jakby coś tutaj z nim było. Ale mam amunicję do rewolweru, dobrze. Widzę kolejną bombę. Już tego kurde nastawiali. To mogę porozwalać. Granat, okej, zawsze coś. Tutaj też coś wypadło. Kolejne ammo. No, rewolwer, dobra. Ten się jakoś spisuje. Podejdźmy i spróbujmy. Tych bomb nie lubię, nie trawię. Ja pierniczę. Czy ja nie mówiłem, że ich nie trawię? Ajajajajajajaj, szkoda, kurde zdrowia, do jasnej kurde cholery. No, trudno. Co to w ogóle za pomieszczenie? Tu mamy bełt. Chyba mamy na full te bełty. No właśnie. Dobra, bierzmy to. Tu coś ciekawego. Co to ma być? Subject number 58, test 92A, electrode placement M33, pain region, ineffective. Anticipate greater results with stimulation of section F7, the consent region of the neocortex. Subject imprint, only partially successful. Individual personality traits linger. To coś mamy, F7. On mówił o F7. Dobra, mniej więcej widzę, gdzie to jest. To weźmy tą sondę. Gdzieś tutaj to powinno być. Przytrzymaj, by wprowadzić sondę. No zobaczmy. Just set in motion. Is this what
did you call it? Your inner sanctum? A research lab of your own? I am most impressed. Why are you back? I didn't give you permission. Come now, we're both men of science. Men of science are dedicated to the pursuit of knowledge. You can show me your experiments. I can show you things. You wouldn't like them. You'd think they're gross. In science, one must do any number of things a layperson may find disgusting. I've done many things others would consider distasteful. You think I'm some kind of a monster? You concern yourself so much with your appearance, but that mind of yours, that's all that matters. That's Marcello. Is that Ruvik with him? Na to wygląda. Teraz widzę, że nic tutaj nie zrobimy. Coś uruchomiliśmy, to na pewno. No dobra, mogę stąd chyba iść. Weźmy sobie może tą siekierę w razie W. Coś uruchomiliśmy, słyszę jakieś odgłosy. O Jezu! Ja pierdiczak mnie wystraszył. Jezu, dobrze, że mieliśmy tę siekierę. Jeszcze ktoś tu gdzieś jest. Fucking shit. Jak mnie wystraszył koleś. Może ktoś jest, kurczę, u góry. No okej, okay, czyli tu uruchomiliśmy jedną stronę. Tam jest przejście do drugiej. No to idziemy w te drzwi teraz. Okidoki. No i co tutaj? Gdzieś ten Ruvik jeszcze cały się, kurde, kręci. Pacjent. Zapałeczki, dobra. Tu mamy drzwi, tam mamy drzwi. Jesus Christ, nie wiadomo gdzie iść. Strzykawa, spoko. Zaczniemy może od tych. No dobra, pomieszczenie, w którym tutaj... Tak, ammo do snajperki. Granat. Snajperkę mamy na full, ale tu widzę jeszcze coś. Słoik z żelem. W beczkach nic już nie było. Dobra. To idziemy tam w tamten korytarz. Tutaj mamy jakieś przejścia. Jesus. To wolę powoli otwierać. Żel. Oki. Szafa. Buteleczka. Tu nie ma nikogo. O Jezu. O Jezu. No i to znowu, co nie lubię. Ja pierdzielę. O w mordę kolec. Amunicja do strzelby. Przyda się. Tu jeszcze żel. Przeładujmy sobie strzelbuchę. To mamy na full. To mamy na full. Tu chyba coś możemy zrobić, jakieś bełty. Mhm. Wybuchowe. No i dobra. Wsio. Rewolwer w dłoń. No i ruszamy dalej. Powoli, powoli, powoli. Jakieś bomby, nie bomby tutaj. Nic tu nie widzę. Okej, okay, zbieramy harpuny. Pyk. Pyk.
No i tutaj nas to właśnie prowadziło. Tu jest ten safe. W poprzednim odcinku znaleźliśmy jeden fragment do safe'u. Zobaczmy sobie, co tu jest napisane. Notatka z pokoju muzycznego posiadłości. Dwa światy odgrodzone poszarpaną otchłanią. Powyżej widzowie bez twarzy drwią z tragedii. Poniżej bezbronne ofiary tracą wszystko. Bezbronne ofiary, tam był ten obraz. Patrzcie. Są dwie. To mi coś tutaj mówi, jaka może być, kurczę, kombinacja do sejfu. Umieśćmy sobie. Mamy, widzicie, dolne pokrętło wsadziliśmy. Czy to byłaby dwójka? Czy musimy znaleźć... Musimy znaleźć jeszcze górne. I też jakiś obraz tam powinien być. Górny obraz i wtedy będziemy mieli całą, kurczę, kombinację. No, obyśmy tylko nie trafili na tego całego Rubika. Zrobimy sobie szybki rekonesans po szpitalu. Pójdzie raz, dwa. Głównie chodzi mi o zapisanie też gry. Ponurak z pana. No, cały czas ona to powtarza. Tutaj nic chyba już nie znajdziemy. Dokładnie. Dobra. Kluczy nie mamy. Mi się wydaje, że wszystkie klucze chyba wydaliśmy wcześniej. 3400. Dobra, pierniczyć to na razie. Oczywiście bez sensu. Zapiszemy sobie. No i wracamy. Wracamy szybko. Dłużeśmy przeszukali. Czas odwiedzić górę. I oby Rubik nas nie dorwał. Był przeszukany, teraz góra, oho. Ktoś tu łazi, kurde, u góry? Ha. Też mamy pełno różnych drzwi. Zaczniemy może sobie od tych, co? Słychać gdzieś tych diabongów. Gdzieś tu któryś łazi. Ajajajajajajaj. Zaczniemy od tej. Chyba tylko ona tutaj była. Też ciekawe miejsce. Tu weszliśmy. Tu mamy jakieś przejścia dalej. Żel. Dobra. No nic, warto to sobie na pewno przeszukać. Tam jest bomba. Z tych, których nie lubię, oczywiście. A jak żeby inaczej. Strzelbucha, fajnie. Kolejne ammo. Do strzelbuchy. Nic tutaj więcej. Nie widzę, jest jakaś drabina. Dobra, bombę trzeba rozbroić, tak. No, im więcej tych bomb, może tym więcej wprawy nabierzemy. Nie wiem, czy coś tutaj jeszcze, kurczę, butelki, nie butelki. Dobra, idę na górę. Tu ktoś jest? Nie ma? Chyba nikogo nie widzę tutaj. Ktoś jest. O kurde, podniósł się. Podniósł się jakiś gnój, który mnie zobaczył. Dobra, po nim. Zabieraj. Okej.
Zobaczcie, tu mamy chyba kolejny kawałek do sejfu. Górne pokrętło sejfu, stare pokrętło sejfu, widnieją na nim liczby od 0 do 24. Aha, zobaczcie, tu jest górna część obrazu. Tam były dwie postacie, a tu mamy ich ile? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. Czyli będzie góra 11, a dół 2. Ta, bankowo o to chodzi. Bankowo o to chodzi. Można zejść. Na razie cisza, co? Tam mamy dalej jakieś przejścia. Kurczę, jak już tu jesteśmy u góry, to może warto to zobaczyć. Jakiś koleś. Chyba go podpalę. Nie będę ryzykował z badziewiakiem. Siekierę też mogę wziąć. Nic tu z niego nie zostało. O, w mordę, co tu jest? Ja pierniczę, kolejne świetne pomieszczenia. Bywa z szlak wszystkich. Coś tu mamy. Notatka z pokoju Ruwika. Znów ją tam widziałem, stojącą na końcu korytarza. Długie, czarne włosy, piękne jak zawsze, skąpane w świetle księżyca. Oczy jak mroczne sadzawki na porcelanowej twarzy. Miała na sobie ulubioną sukienkę. Czerwoną niczym karmazynowy zachód słońca. Jak stróżka krwi w półmroku. Lauro, to oczywiste, że nie możesz być martwa. Z Laurą już mieliśmy do czynienia. Kolejna amunicja do rewolweru. No i fajnie. No i fajnie. Szafeczka. Szafeczka ze słoikiem. Pięknie. Kurde, tu jakiś pokój, tam jakiś pokój. Gdzie my w mordę jesteśmy? Ja pierdzielę. Oho, coś było słychać. Duża apteczka. No właśnie, już gdzieś ktoś się kręci. Jakżeś mi gnoi zobaczył. Ale było słychać, że coś kurde nadłazi. Nadchodzi. Zapałeczki. Bingo. Gdzie teraz? Tu, tam, sram, kurde. Kolejne drzwi. Gdzie nas to wszystko prowadzi? Jezu! Już ty, sieroto obrzygana. Użyjemy sobie jednej apteczki. Strzykawki, sorry. Coś tam jeszcze jest chyba na tym piętrze, co? Czy nie? Tu jakby cisza. Kolejne wielkie drzwi. Co to są za pomieszczenia tu? Tu coś mamy. Jakieś przejście. O, shit. O, shit, widzę to chyba. Co to kurde było? O, gnoje. Jaki surprise. Rewolwer. Przeładuj. Dobra, jest przeład. Tam nie straciłem amunicji na to. Tak to było zrobione sprytnie. Shit, może zacznijmy od tej, od tego tutaj. Jest kominek. Czy to nie jest figurka do rozwalenia? Hello. No właśnie. Bingo.
Chociaż normalnie wyglądała niepozornie. Tu nic nie mamy. Tam jakiś, kurde, kominek. Tu też nic nie mamy. Kominek, gdzie można sobie przejść. Tu mamy strzykawkę, spoko loko. Jeszcze moment, zerknę sobie tutaj. Obyś ty mi Rówik tylko nie wyskoczył. Oho. Spalę ją. W razie czego. Kurczę, tam był ten kominek. To jest też ciekawe. A tutaj jakby nie widzę przejścia dalej. Tutaj są jakieś drzwi. Ale jajca. Dobra, wrócę się tam. Z tej został żel, fajnie. Czyli jednak Menda coś mogła tutaj zrobić. To coś mamy? Granat. Wow. Już nie wiadomo, gdzie tu kurde łazić. Zaraz się pogubię całkiem. My tu kurde jesteśmy, może tu dopiero coś otworzymy. No właśnie, jakieś tajne pomieszczenie. Stamtąd i tak będę musiał wyjść tamtędy, jeszcze do sejfu będziemy musieli się pewnie cofnąć. No dobra, zobaczmy to. Subject number 12, test 71B, electrode placement A2. Stimulation of amygdala, seat of emotion and memory allocation. The fear center of the brain. No, chyba mówił A2, zobaczcie, to jest gdzieś z tyłu. Too weak to withstand the psychological weight I myself bear daily. No dobra. Kurczę, A2. Mamy gdzieś to zupełnie z tyłu. Tak jakby coś tutaj w tym miejscu. Jedziemy, zobaczymy. Chyba się udało. No dobra, idziemy. Nic tu więcej po nas. Zostaje nam safe. Oh, father. If you only knew how satisfying that look on your face is. Did you actually think? If you locked me away, I would just cease to exist. Out of sight, out of mind. You did. You did. Didn't you? Oh, you were never out of my mind. I hope you're proud of yourselves. Ja pierniczę. Wygląda na to, że to Rówik ich pozabijał. Dobra, teraz tak musimy wyjść tędy. Zostaje nam safe. Całą górę będziemy mieli tutaj. Całą górę sobie obeszliśmy. Idziemy do tego wyjścia. Nie chciałbym, żeby on mi wyskoczył. Już mam dosyć tutaj napięcia. Zobaczmy, gdzie wyjdziemy. Jeszcze nigdzie nie wyszliśmy. To jakiś pokój. Kolejne kurde z pomieszczeń. Tu mamy nagranie. Frequency stimulation of cortical regions has proven less than effective. The subjects scream and scream, but they die much too quickly. Tailored settings achieve.
The only question that remains is which regions to focus on. Fear, hope, consent, trust, envy. Three of these are pivotal. But which will open the way? Coraz, kurde, ciekawiej. Maczeta, szkoda, że nie możemy jej wziąć. O Jezus Maria, jak mnie wystraszył gnój. Pinżysz, padalcu. Ach, jeszcze sobie rozwaliłem bombę. Może i lepiej. Jak mnie zaskoczył, zasraniec, no. Bierz jego siekierę. No, teraz już nam nic nie pozostaje innego, chyba jak tylko stąd sobie wyjść. Nie ma tu. Jeszcze zerkam, nic ciekawego. Ten już nie żyje. No okej, idźmy. Tak jak myślałem. Obeszliśmy sobie całą górę. No właśnie, tutaj było to. 2 i u góry 11. Dobra, idziemy do tego sejfu. Nie ma co tu chyba kombinować. Rubik, mam nadzieję, że się odpierdzielisz. Just one more to go. Jeszcze jeden, czyli zostaje nam safe. Mamy drugie pokrętło. Więc powinno jakoś pójść. Oby tylko Rubik nam nie wyskoczył. I będzie dobrze. Kurde, gdzie to było? Słyszę kolejnych. To nie ten pokój. Patrzcie, wcześniej jej nie było. Shit. Dobra, idźmy stąd. Teraz menda, kurde, pojawiła. To był chyba ten główny pokój z sejfem. Tak. Umieszczamy to. Bingo. Trzeba to uruchomić. Na górze mieliśmy cyfrę 11. 10, 11. Wybierz pokrętło LS. Tu mieliśmy 2. Takie... O Jezu! O Jezus, no ale o to chodziło. Ja pierniczę, coraz ciekawiej. Co to ma być tu? Ale ta gra jest pojechana. Ojojojojojojojoj, no to nam na pewno otworzy drogę, tylko... Czekajcie, patrzę, czy tutaj coś jeszcze jest, ale chyba nie. Biedne mózgi. Subject number 14. Test 88C. Limbic priming. Temp 3. Electrode placement C4. Stimulation of the cingulate cortex. Hope center. Ośrodek nadziei. C4. No dobra, przesuńmy to. C4. Ośrodek nadziei. Kurde blade, co tu jest pokazane? Są dwie igły wbite. Fucking shit. C4 nadzieja. P29 trust. Hmm.
To jest ten fragment między tymi dwoma chyba. Brakujący fragment między tymi dwoma tam wbitymi igłami z lewej strony. Tak to wygląda i to jest taki ten kwadracik jakby, no. Wydaje mi się, że coś będzie tutaj, ale... Kurde, pod jedną... Zaraz to będzie pod jedną z tych igieł. Tak. Między jedną a drugą. No tu bym obstawiał, ale... Zobaczmy. Udało się. No to się udało. Drzwi mamy otwarte. Dobra, wyjdźmy, zobaczymy. The hospital has not received the family's usual donation this year. And why would they? Has the hospital been doing anything worthy of donation? The Victoriano family has always been a generous contributor. Where are your parents? They have gone away. When do you expect them? Is there something you wish to discuss, Doctor? I came to inform you that the hospital will no longer be able to provide you with assistance. Materials. Your research will very quickly disintegrate. How dare you come into my home and threaten me? No nieźle. No nieźle. Teraz musimy wrócić do tej głównej sali. Oho. O Jezu. Jesus Christ. Te bełty miały być, a nie tamte. Baranie. Dobra. Shit, w mordę. Ile ich tu, kurde, jeszcze będzie? Ten już nie żyje. He's dead. Gruby spaślak. Dobra. Coś tam jeszcze chyba słyszę. Najwyższy czas. Oh yeah. Dobra, nim tutaj ruszymy, moi drodzy, to ja sobie grę zapiszę. No i stąd będziemy kontynuować. Do zobaczyska, cześć.